took him into the airship? Disappeared into one of the cooling ducts. My question is, it's using the air ducts to move around. You know, the primary air shaft may work to our advantage. We can lead it through, down to the main airlock. Who gets to go into the vent? Jak, moi drodzy, witam serdecznie z tej strony Cycu, a to odcinek z DLC Skazani na straty. Mamy do wyboru trzy postacie, którymi możemy się poruszać w tym dodatku. Ripley, Parkera i Dallasa. Ja myślę, że wybiorę sobie po prostu Ripley. What do I need to do? Ripley, you lead it into the primary air shaft. We trap it on the lower deck. Then Ash opens the airlock. Lock down the maintenance hatches where Parker, Lambert and me are tracking it. Oczywiście naszym zadaniem jest pozbycie się i złamienie aliena do pewnej śluzy. Akcja tego DLC dzieje się po śmierci dwóch członków załogi Nostromo. Odsyłam was oczywiście do filmu Ósmy Pasażer Nostromo. Już widzę, że mogę się ogólnie poruszać, więc na razie oczywiście standardowo pochodzę sobie po statku i sprawdzę, czy mogę w ogóle coś tutaj pozbierać sobie. Rzucę okiem jeszcze na mapkę. Okej, może pójdziemy tutaj. Co my tutaj mamy ciekawego? Możemy zabrać potencjalnie apteczkę, flarę, znaczy się racę, przepraszam bardzo. I jakiś oczywiście osprzęt. Na razie to pochodzę sobie. Zwiedzamy statek Nostromo, moi drodzy. Filmowy statek Nostromo z ósmego pasażera. Tu mamy te słynne komory kryogeniczne. Nostromo has landed on the surface of the planetoid the acoustical beacon is transmitting from. Dallas, Kane and Lambert are making preparations to approach the beacon on foot. Surface structure is basalt with traces of rhyolite and probable lava overlays. Atmosphere, inert nitrogen, a little oxygen and high levels of free CO2. Pressure reads at 10 to the 4th dynes per centimeter. Quite the storm raging out there. Okay. Odsłuchaliśmy sobie tak zwany audiolog. A teraz, moi drodzy, udamy się dalej. Pozwiedzamy po prostu dalszą część statku, aby zdobyć kolejne przedmioty. Jest to jeden z dodatków do podstawowej wersji gry, czyli edycji Nostromo. Jak mówiłem, dodatek nazywa się Spisanie na straty. Ripley, certain you have everything you need, Nasz kochany android Biszkopt, to znaczy to nie jest właściwie Biszkopt, nazywa się Dallas. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze ciekawego. Jeo, obcy. To jest właśnie ta płaszczka, która była przyczepiona do twarzy tak zwanego Kane'a. To właśnie w ciele Kane'a zostało złożone jajko z obcym i później ten obcy się wydostał, zabijając Kane'a. Tak jak mówię, odsyłam was oczywiście do filmu. Film dużo wnosi ogólnie do tej gry, ponieważ ta gra dzieje się 15 lat po pierwszej części gry. Natomiast ten dodatek pokazuje właśnie pewne sceny z filmu. Więc zachęcam was do obejrzenia tego filmu. Ok, wracamy do gry. Wysić Parker. Dobrze pamiętam, chyba. Gdzie mamy iść? Mamy iść jeszcze w jedno miejsce. Zebrać coś przy okazji. Co my tutaj mamy ciekawego? Tutaj mamy miotacz ognia i detektora. Nawet muzyka jest oryginalna z filmu Ósmy Pasażer Nostromo. Czyli mamy detektor ruchu, przepraszam. I miotacz ognia. Jeszcze zobaczę tutaj, jak to wygląda. Dla mnie bombastycznie. Oczywiście na
PlayStation 4 na PC wygląda to jeszcze lepiej, ale nie ma co narzekać, też gra nie prezentuje się bardzo tragicznie. Ogólnie jest taki materiał pokazujący DLC. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy pokażę wam całe zakończenie tej gry. Zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra. No i moi drodzy, musimy teraz zejść pewnie na dół. Jeżeli stoi tutaj ten koleś, to pewnie tak będzie. The security system has shut a number of doors, so you'll need to gather equipment en route. Mother isn't really helping the situation, unfortunately. No. Dokładnie. Jeszcze zobaczę, czy nie mogę tutaj czegoś pozbierać. Niestety puste. Szkoda. Okej. Good luck. I'm closing the hatch behind. Spoko. Sure. Dobra, moi drodzy, schodzimy na dół. Mamy zespawać łazy jakieś. Zobaczmy sobie na mapę. O kurwa, jakie to jest pierdolne. Bardzo duży kawał statku, że tak powiem. Może pójdźmy sobie może najpierw tutaj, w tą stronę. Wejdźmy sobie tutaj. Czekaj, mogę coś pozbyć. O! Już słyszałem aliena. Dobra. Na razie nigdzie nic nie widać. Musimy iść tam. Sorry, że tak włączam mapę, ale po prostu cały czas muszę oglądać i nie wiem, gdzie mam iść. O, już gdzieś zapierdala. Już gdzieś jest skubaniec. Spójmy się tutaj. Poczekajmy na gnoja. Na razie jest gdzieś, jest tutaj. Kurwa, zbliża się. Drzwi się otwarły. Uwaga, uwaga. O cholera, idzie. Idzie. Ja pierdolę, przyszedł. Dobra, spadaj. Frajerze. Sakra. Naprawdę świetnie zezorowany ten alien. Muszę powiedzieć, że inteligencja jest również dosyć bardzo rozwinięta w tej grze. Ogólnie to gramy na poziomie średnim. Dokładnie, nie na niskim, na średnim. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie w ogóle. No, doszliśmy chyba do pierwszej śluzy. Okej, okay, jeden zakręty was. Ale tu gdzieś alien jest blisko. Chyba nasze paliwo do miotacza ognia. Oczywiście miotacz ognia to jedyna nasza broń, która jest w stanie dać nam choć troszkę szansy na przetrwanie. Dobra, zmienię sobie w ogóle ten nabój. Dobra, mamy 200. Nie, jakby to powiedzieć, 200 jednostek benzynki. Ja to tak mówię oczywiście. Aha, i teraz musimy iść z powrotem właściwie, tylko że tutaj gdzieś alien się kręci. Nie chciałbym na niego... Łożesz, kurwa. Dobra, chowamy się. A ja pierdziłam. Jest masakra. Mamy nadzieję, że bym skubany nie ustrzeli. Gdzieś tu idzie. Kurwa, gdzie on jest? Gdzieś tam łazi. Poszedł czy nie poszedł? Nie wiadomo, cholera. Kurwa, jest. Wypierdalaj. Dobra, uciek, skubany. Jest jedyna szansa teraz, żeby po prostu nadrobić troszeczkę kilometrów, zanim ten gnój wróci po nas. Więc staram się teraz wyprostować. Przebiegnąć się. Zawsze większe szanse, że szybciej dolecimy, wiesz. Wodę. Moim zdaniem warto korzystać z opcji, gdy go przypalimy. Po prostu podnieść się i biegnąć. Weźmy sobie może tutaj, tej wentylacji. Przejdziemy tędy i później tam. No, myślę, że spokojnie damy radę tamtędy przejść. Nie będzie jakiegoś problemu większego.
Kurde, przypadkowo włączyłem Jora, nie? Na razie jest ok. Na razie mamy dosłownie na kilkanaście sekund bądź minut z głowy aliena. On wróci po nas. Okej, czy tutaj, tędy? Dokładnie. Tylko, że tu gdzieś jest wentylacja, więc sobie bijemy po prostu tutaj w prawo. Jedziemy sobie w ten szyb. Okej. I teraz, moi drodzy, tylko tędy. Okej. You're safe now, Lambert. Just sit tight. Okej, pozbieramy jakieś rzeczy. Proszę się do stanowiska dla pojazdów przyczepnych. Okej, no ale niestety już wrócił. To jest oczywiście zła wiadomość. Zobaczmy, czy mogę sobie coś zrobić w ogóle. Niestety nie mamy wystarczającej liczby części, żeby stworzyć sobie apteczkę. O, Michael. Pozdrawiam Michaela. Pewnie też Waliena napierdziela. Dobra. Jak to w ogóle przejść? No jest taki problem, że ten alien tutaj już gdzieś tam łazi. Spróbujemy może tędy. Tym otworem. Mam nadzieję, że uda mi się przeżyć. Na razie jakoś idzie gładko. Alien gdzieś z tyłu się kręci za nami. Ciężko właściwie powiedzieć. Zniknął? Zniknął. Ciężko właściwie powiedzieć i ocenić dokładną pozycję. Znaczy to jest też takiego, że ten czytnik no niby pokazuje nam gdzie jest alien, ale to naprawdę wiecie, że ciężko jest tak na 100% stwierdzić gdzie on może być. Na razie wygląda na w miarę ok. Dobra, teraz tak, jakby tu iść, tędy, tędy. Znowu alien gdzieś tutaj na prosto, mniej niedaleko. 40 stóp. Ok, gdzie my tu dochodzimy? Mamy iść w ogóle tam. Dobra. Ok, idziemy tędy. Na razie aliena nie ma. Dobra, wiadomość dla nas oczywiście. Chciałem powiedzieć, że ta gra naprawdę wymaga cierpliwości, wielkiego skupienia. Tu jest jakiś przedmiot. Agenda, coś interesującego. Myślę, że raczej się wrócę. Póki nie ma tego chujka. Co to jest? Ośrodek spalający. Coś takiego. Okej. Idziemy dalej. Nie, tu jest ten koleś właśnie, który został zabity w filmie. Jako druga osoba. Ta osoba, która właśnie leży, a raczej siedzi. Nieżywy. Okej. I teraz, jak to wszystko... Alien gdzieś się tu kręci. Zapierdziela. Musimy iść prosto. Możemy iść wentylacją, bądź cały czas prosto i tam wentylacją. Właściwie tamtędy jest chyba szybciej. Ale ja wybiorę jednak drogę teraz tutaj. Wejdziemy w tą wentylację od razu z prawej strony. Później odbijemy i przejdziemy sobie tym korytarzem. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo jeżeli nie, to będzie naprawdę... bardzo, bardzo lipnie. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok, czy tędy ogólnie? Spoko. Pytanie za 100 punktów. Czy nie ma tu gdzieś aliena? Alien gdzieś się pokazuje. Gdzieś jest blisko skubaniec. Kurwa! Patrzcie na jebańca. Zbieramy go i spierdoli, tak? Jezu, udało się, skubańca odmieniliśmy znowu. Mieliśmy po prostu szczęście, mógł nas zapierdzielić. Jeszcze się daliśmy radę. Znowu mamy chwilę czasu, żeby ogarnąć i pozbierać jakieś rzeczy. To jest znowu coś interesującego. Dobra. Skorzystajmy z... O kurwa, jest skubaniec. Właściwie dosyć słabo. Teraz już alien dużo szybciej po nas wrócił. Wiele nam to nie dało. Dobra, wejdźmy sobie może tutaj. Wejdźmy sobie tutaj.
Przywalmy radę. W tych wentylacjach Alien też siedzi. To jest cały problem. Siły tędy nie. My też nie. Jedynie tutaj. O! Coś gdzieś tutaj jest. Jebany tam był. Kurwa. To teraz to nie wyjdę za cholerę, nie? Znowu idzie. Jebany kutas. Nie snidzie cholerę. Z czego mam stąd wyjść? Muszę tędy iść i tu tylko skręcić w prawo. I właśnie tam wejdziemy. No idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd. Jaki skurwiel! Ja pierdolę! O ja jebie, jaka masakra. No skubany mnie wziął. No kurwa! Dobra, rozpoczniemy ponownie misję. Ja pierdziulam, no dwa razy skubany przed trzecim razem mnie złapał, no. Oh my god. Tragedia. Tragedia. Tak właściwie dosyć dobrze szło na tym poziomie średnim. Nie ma jakiejś takiej... Znaczy tragedii, może po prostu miałem szczęście i mi się udawało. Okej. Spróbujemy jeszcze raz kolejną próbę zrobić. O nie, chyba trzeba będzie zrobić cięcie, bo to będzie za długo. O, fucking shit. Serio? Chyba zrobię cięcie, bo to będzie bez sensu. Dokładnie, witam ponownie. Mamy cięcie. Teraz musimy się udać właśnie tutaj. Wcześniej nam się nie udało. Jest alien. Alien gdzieś tam znowu chodzi. Teraz pójdziemy prosto. Bez zważenia w żadne wentylacje. Ja chyba zrobiłem błąd, że poszedłem tą wentylacją. Skubaniec tutaj krążył. Tak od razu prosto przechodzimy. Gdzie my tu dochodzimy, moi drodzy? Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Spoko. Mam tutaj dosyć sporo paliwka. Oczywiście to paliwko sobie zabiorę. I cóż my tu mamy zrobić? Jeszcze sobie załaduję. Oczywiście motor, żeby... Żeby był full. Mam ponad 300 jednostek. Ok, wchodzimy tutaj. Co była taka masakryczna muzyka? Szczerze powiedziawszy mnie lekko irytuje. Dobra, ale gdzieś tam pola z cholera. Ok, schodzimy tutaj. Okej. Cóż my to mamy zrobić w ogóle? Dobra. Bo kurwa nic nie widać w ogóle. No oczywiście, że za mną mnie śledzi cały czas, kupanie. No chodzi nie jest w ogóle. Słyszę go. Zapierdala już. Gdzie kurwa jest? Zapierdala. Wyskoczyć jest z boku. Ja jebie. Dobra, spierdolił, odgoniliśmy go. Mamy szansę teraz ogarnąć to. Gdzie musimy w ogóle iść? W lewo? Okej, spoko. Dobra, spoko, spoko. Nie no, jak w lewo? Nie ma, nie mogę iść w lewo. Kurwa, ślepy zaułek. No w prawo, okej, ja natużyłem. Kręcę się w kółko. Kurwa, lezie. Ja pierdolę, no kurwa, i ty mnie zapał, skubaniec. Oh my god. Chyba trzeba będzie cięcie zrobić. Kurde. Dobra, wracałem po cięciu. Ja pierdolę, masakra. Dobra, robię jeszcze jedno podejście, moi drodzy. To jest po prostu taki tak materiał pokazowy, jeżeli chodzi o DLC z pisaniem na straty. A oczywiście ukończyć może każdy, kto tą grę posiada. Dobra, jeszcze jedna próba. No dobra, spoko. Gdzie on znowu wyjdzie? Znowu lezie.
Boję się, że widzi mi z drugiej strony. Ja już się tutaj. Dobra, spierdolił. Mamy trochę czasu, żeby ogarnąć. Zobaczmy sobie na mapę w ogóle. Cały czas prosto i dopiero... Cały czas prosto ogólnie. Prosto, cały czas, cały czas. Dobrze, dobrze, na razie jakoś idzie. On już idzie. Gdzie on jest, kurwa, strzelam go. Kurwa, ślepy zaułek. Nie, dobra, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. I do usłyszenia następnym razem. Yo!